Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Odcinku, który miał się pojawić wczoraj, jednak ze względu na to, że robiłem wszystko na szybko, to go popsułem i musiałem go zdjąć z YouTube'a, dlatego też pojawia się dopiero dzisiaj, za co najmocniej przepraszam, jednak został on odrobinę przedłużony, dodałem kilka fragmentów na sam koniec, dosyć kluczowych, ponieważ będą zmiany, no ale żeby je zobaczyć, musicie obejrzeć do końca. Teraz czas na player picki. No cóż, chciałbym zrobić minutę ciszy dla kibiców PSG, jednak nie ma ich chyba aż tak dużo po wczorajszym meczu. Nie, to jest kosmos. To jest po prostu kosmos. Jak? Jak to jest możliwe, że... Nie, po prostu szkoda gadać. Lecimy z tymi nagrodami za Food Champions. Jeszcze o tej całej sytuacji powiem trochę w trakcie meczu, który sobie zaraz zagramy. Ale na początku trafmy Roberta Lewandowskiego. Proszę państwa, oto i Fekir! Wow! Super! Karta warta pewnie jakieś 100 tysięcy, więc bardzo się cieszę, jeszcze patrząc na to, że trochę go kiedyś używałem, jak jeszcze nie był taki dobry. No i właściwie to jest kapitalny zmiennik na pozycję właśnie środkowego pomocnika ofensywnego, choć w niektórych składach byłby nawet od pierwszej minuty. I teraz jeszcze lewy, Van Persie, proszę bardzo, ikona, więc bardzo fajne nagrody, jestem zadowolony. No oczywiście Van Persie nie grywał, no jednak Nabil Fekir przyda się. No i dobrze, mam 295 tysięcy, zaraz otworzymy nagrody za Division Rivals, jednak najpierw paczki, znaczy biorę monety, bo nie wystarczy mi na Neymara. Czy będzie jakiś walkout? No, wczoraj wykorzystałem swoje szczęście w tych paczkach związanych z Ligą Mistrzów, no i standardowo nie ma nawet ekranów. Znaczy standardowo, no takie karty tutaj trafiłem, że nie mam prawa tak mówić. No i dwie paczki, mega paczki rzadkich kart. Czemu ja nie wbiłem tego złota 1? Jest walkout! Właśnie dlatego, by trafić teraz, no właśnie kogo? Nie mam zielonego pojęcia, o rany. Thiago, 86 już chyba... Nie, 87! Fajnie, czyli on dostał upgrade'a i... Nie widziałem tego. No trochę lepiej, nie ukrywam, stawiam, że obecnie warty jest jakieś 25 tysięcy, jednak problem polega na tym, że no nie ma sensu go teraz wystawić. Znaczy no, jeśli będzie mi brakowało monet, to będę musiał go wystawić. Ach, Quixel, tam nie chce mi się wystawiać tych trykotów. No i ostatnia paczka, a co tam, lubię niespodzianki, mam nadzieję, że będzie powtórka z rozgrywki. Znaczy tak, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że te paczki nie są złe. Bo trafiłem tutaj Ferdinanda, teraz Thiago, a teraz trafiam Viviano. No ale dobra, kilka kart ocenionych na 8-3, przydadzą się do przyszłych SBC, Havertz obecnie warty bez cen, więc no niestety na Quixel. No i dobrze, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to skończyłem na randze pierwszej, jeśli nie, to mam problem i nie zastanawiam się, 70 tysięcy monet, bo nie wierzę, że z paczek mi się zwróci tyle. Super. Właśnie tyle monet potrzebowałem, by właśnie teraz kupić, no właśnie, ile kosztuje Neymar. Mam nadzieję, że nagle jego cena nie wynosi 400 tysięcy. Zobaczmy. No brakuje mi 20 tysięcy, czyli muszę sprzedać Thiago szybciutko. Dobra, jest też inna opcja. Po prostu quickseluję te najgorsze karty, bo one no chodzą po 600 monet. No nie, Krzysia nie squixeluje. I wydaje mi się, że jak squixeluje ich wszystkich, to będzie mnie stać akurat na Neymara, no jeszcze 10 tysięcy, to jest do zrobienia. Po prostu no, smutno mi się robi, jak widzę Arturo Vidala za 7,5 tysiąca na rynku, Thiago 87 za 22 tysiące, który nawet nie jest szybko kupowany. No, wolę poczekać, a znając moje życie, to jutro wyjdą jakieś SBC, jakaś nowa promocja, no nie wiem, czy tak szybko ruszą z rodzinami food, wydaje mi się, że nie. No ale po prostu, no wiecie o co chodzi. Wybieram tego pierwszego, kolega chyba czekał najdłużej, by ktoś go kupił, a więc udało się, nie musiałem marnować swoich inwestycji, że tak powiem, mogę dalej czekać. Neymar do zespołu, a resztę później sobie squixeluję, więc dobrze, no wreszcie mam już taką drużynę, że jest idealnie, jest naprawdę idealnie. Wybaczcie, że wziąłem monety za Division Rivals, no ale jednak, nie chciało mi się wierzyć. Ostatnio jak brałem zawsze te paczki, to już no trudno było trafić coś dobrego. No a w ten sposób mogłem sobie kupić Brazylijczyka, dać mu nowy dom, bo nie wydaje mi się, by chciał zostać w Paryżu na dłużej. Mam nadzieję, że ten powrót do Dix United mu się opłaci. A więc zobaczmy, skład przeciwnika, jest Ronaldo, tyle samo zgrania, ile mój Havertz, podobny skład, w sensie wiecie, to w jaki sposób został zbudowany. Ikona, żeby dać zgranie napastnikowi, tutaj Mbappe z Lalą, tutaj Neymar, tylko że z Mendym, Van Dijk, no i Alisson. Słuchajcie, jak ja miałem koszmar dzisiaj, dopiero sobie teraz przypomniałem, był finał Ligi Mistrzów, no i Liverpool,
doszedł. Czy dojdzie, zobaczymy za tydzień w meczu z Bayernem. Jednak śniło mi się, że Alisson zrobił to samo, co zrobił Karius wcześniej. Że, znaczy nawet gorzej. Coś ala Wojtek Szczęsny w meczu z Senegalem, że wybiegł na połowę boiska i został ośmieszony po prostu. Ała, to był straszny sen. Cieszę się, że się obudziłem. Jednak no właśnie, chciałem powiedzieć coś o tym PSG. Po pierwsze, ten klub powinien zostać usunięty. Przepraszam kibiców, jednak najbardziej zastanawia mnie to, jaka jest przyszłość takich piłkarzy właśnie jak Neymar, czy to właśnie Mbappé, bo według mnie, jeśli ci piłkarze zostaną dalej w tym klubie, to po prostu marnują swoje kariery. No, Neymar chciał wreszcie pokazać, że to on jest tym numerem jeden na świecie. No, przeszedł do PSG, no ale nie wyszedł z cienia Messiego, no nie dość, że co roku jeździ na te urodziny siostry, czy nie wiadomo o co chodzi. No kiedy on występował w marcu? Dobra, no pewnie w statystykach coś by wyszło, ale serio, no nie ma go wtedy, kiedy jest potrzebny. Come on, no. No nie wiem, niby uraz też, nie, ale po prostu no, to jest wszystko takie podejrzane, nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi, dlatego też, no, no nie ma tego Neymara, zapłacono za niego kupę siana. A gdy przychodzi co do czego, to no cóż, jest Mbappé, który oczywiście no, miał okazję. Zachowywał się wczoraj w tym meczu jak mi w fucie, gdzie gdy idę do przodu, on mi się wraca do tyłu. Tak to wyglądało właśnie wczoraj w tym meczu. Jednak no, według mnie Neymar, nie wiem, wszyscy piłkarze powinni opuścić ten klub, zaorać go i tyle. Jednak taki Neymar, taki Mbappé marnują, po prostu się marnują w PSG, no bo co z tego, że ograją tych farmerów w Ligę, jak gdy przychodzi co do czego w Lidze Mistrzów, to no nie są w stanie dojść do tego półfinału, do finału. No taki klub na papierze powinien rok w rok dochodzić do finału. Jednak na szczęście piłka nożna nie jest jeszcze taka, że gdy na papierze masz dobry skład, to wygrywasz wszystko. Niczym czasami w FIFA, więc dobrze. Dobrze, że tak się stało. No i zastanawiam się, co dalej, czy Neymar wróci do Barcelony, bo według mnie Mbappé powinien trafić do Realu. Jeśli się chce stać jednym z najlepszych w historii Real Madryt i też jeśli Real chce wrócić na dobre tory, to no, w okienku transferowym powinien sprowadzić, aby po prostu pokazać, że nadal są tymi królewskimi, że nadal sprowadzają te największe gwiazdy, a nie, że w ogóle nie dokonują tych transferów. No nie. Jeden, specjalnie nic nie mówiłem, bo byłem przekonany, że ten Van Dijk to zablokuje nogą. Kurczę, szkoda. Bardzo równa pierwsza połowa i to może teraz Kai Havertz. Oj, łatwo to rozwiązałem. Jeszcze Havertz, ale nie, po prostu ja tego nie pojmuję. Robię od razu la croquette po tym zejściu do środka i gra tego kompletnie nie odczytuje, przez to cała moja akcja idzie do śmietnika po prostu i wkurzony jestem, bo ja źle nic nie zrobiłem. Fabinho, gratulacje. Po prostu gratulacje. Za to... No nie! To jest... No nie trafił jednak. Co to za mecz? Zrobiłem zmianę. Wchodzi Dembele na pozycję środkowego pomocnika ofensywnego. Havertz przerzucony na napad. Właśnie dlatego Kai Havertz, no nie! Człowieku, proszę cię, ogarnij się! I Aleksandro. A jeny, dobrze. I środkowy. Jeszcze Neymar, Kylian Mbappé faulowany, rzut wolny i sędzia reaguje bardzo dobrze. Też kartka jakaś powinna być, nie wiem czemu sędziowie to ignorują, no i niestety nie mam pojęcia jak to rozwiązać. W taki sposób. Podawaj, no już podawaj do Havertza, który jest w polu karnym. Kai Havertz, słupek, niemożliwe, po prostu niemożliwe. Dembele, ja pierdzielę, co za parodia. Sorry, że tak reagowałem, ale no to był jeden z tych meczów, w którym po prostu nic nie wychodziło. Sami widzieliście, że kurczę próbowałem, ale jak Havertz robi coś takiego mi w ostatnich minutach, to też pokazuje, że no nie wiem, no może serio jednak nie powinienem mieć go w tym zespole. Co z tego, skoro czasami trafi, jak chciałem tylko zobaczyć jeszcze tę bramkę Marco Reusa. Van Dijk. To jest bramka Van Dijka, niestety. Z żalem to mówię, jednak takie rzeczy się blokuje, a on miał wystawić nogę, nie zrobił tego już. Ach, dobra. Drugi mecz może wygram. O, matko boska. Chciałbym wiedzieć tylko naprawdę, jak ludzie to robią. Czy wydają pieniądze,
czy jednak mają albo nosa do inwestycji, albo mega szczęście w paczkach, bo ja gram dosyć dużo, a takiego składu nie mam. No ale może teraz zadziała handicap. Przez to, że rywal ma taki skład, to będzie mi łatwiej szło i każdy strzał trafi do siatki, a nie jak w poprzednim spotkaniu. Od razu mamy rzut rożny. Przeciwnik nie rusza się bramkarzem, więc nie próbuje tutaj zaawansowanego mojego rozwiązania. Wanda! Trochę odleciał. A jeny? Dobrze, Mbappé, jeszcze Elastico i to musi być bramka, no i pięknie. Pięknie to po prostu wchodzi. Wow! No to jest właśnie to, dlatego lubię te karty, bo on potrafi tak zaszaleć tym swoim dribblingiem, sztuczkami, no i co najważniejsze, potrafi umieścić piłkę w siatce. Czy Havertz by trafił? Nim bym nie doszedł do takiej sytuacji przez to, że właśnie nie ma tych sztuczek i wydaje mi się, że one mogą naprawdę pomagać w kluczowych momentach. Spalony niestety, ale gramy do końca, do gwizdka. Mogłem właściwie to leciutko podać do Havertza, który był odsłonięty, jeszcze Neymar. Pokaż, dlaczego cię tutaj ściągnęliśmy. Jeszcze mamy dominujemy po prostu. No ale to jest Havertz. Okropne złożenie się do strzału. Wiecie co, ja mam wrażenie, że czasami to tak wygląda, bo to właśnie nie jest taka karta typu, nie wiem, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappe, którzy po prostu mają takie specjalne animacje czasami. No i jako, że zaczynał od zwykłej złotej karty, to tak gra mu nie pomaga. Jak głupio to brzmi, tak jednak mam wrażenie, że tak może być. Taka jest FIFA. Ferdinand, ależ wejście w pole karne, Rio Ferdinand! Przypadkowo go wysłałem, jednak miał dogodną sytuację. Royce. I serio, jeszcze bramka zaliczona dla niego? To był perfidny samobój. Gdyby nie odbicie od Van Dijk'a, to by nie wpadło. Jezus, no i odechciewa się grać. Fekir? Czy przepcha? Przepchał? Nabil! To jest to, 2-1. Czekajcie, ja dokonuję szybkich kalkulacji. Czy Fekir znalazłby miejsce w zespole na SPO? Chyba bym musiał mieć jakiegoś Francuza, jednak piękny finish, naprawdę gratulacje. No, to też jest jakaś opcja, zobaczymy jak będzie dalej, ale na razie to Fekir. No wiecie co, też nie chcę tak gadać, bo z Havertzem było tak, że on grał mi jak z nut, jak wchodził z ławki. Jak startuje od pierwszej minuty, to tak, no tak średnio jest, więc dlatego niech Fekir na razie gra z ławki. Kolejna okazja, po której może paść bramka numer 3. Neymar! Ja i chciałem powiedzieć, że powrót do zespołu w stylu. Nadal czekamy na odrobinę magii w jego wykonaniu. Jeszcze jej nie widzieliśmy. Mbappé, ładna centra, Van Dijk! No niestety, gdyby wbiegał, to byłby gol, a tak to on się wracał spod bramki. Ale to może być niebezpieczna kontra, zobaczmy, bo ja mam z tym problemy. Jest Marco Reus zatrzymany przez Clarence'a Seydorfa. Ferdinand za bardzo z przodu, no i tak się to kończy. 12 minut, panowie, 12 minut, by pokonać ten super zespół. Jesteśmy w stanie to zrobić. Marcus Rashford w narożniku. Nie, nie, po prostu to jakie bramki tracę w tym spotkaniu. Ludzie, to są dwa samobuje. To są dwa samobuje. Koleś nic nie pokazał, serio. Fekirek. Kai Havertz. Nie, to jest koniec. To jest autentycznie koniec Havertza w tym zespole. Nie mam nerwów. I teraz oni się znają, ale uderzał ze słabszy i to jest jedyne wytłumaczenie. Szkoda, po prostu szkoda, bo no nie zasłużyłem na remis w tym spotkaniu. Dwa gole kompletnie z dupy. Boli mnie to, no autentycznie mnie to boli, bo no co to miało być? Rywal takim składem zdobywa dwa takie gole. Dramat, istny dramat. No ale cóż, taka czasami jest FIFA, trzeba się z tym pogodzić. Szkoda, bo fajnie mi to wychodziło na początku, jednak no co zrobię? Nic, Seydor zawodnikiem meczu. Rywal powinien się wstydzić. Takim składem nie mieć żadnej 100% sytuacji, no to nie była bramka Royce'a. To nie był gol Royce'a. On leciał z finezją. De Gea to łapał. Van Dijk postanowił umieścić to we własnej siatce, no i tutaj tym razem De Gea. Znów gol samobójczy. Po prostu, jakiego ja mam... Naprawdę, co się stało, że nagle... Nagle nie mam szczęścia.
W ogóle Aleksandro, dlaczego? Dlaczego Aleksandro niczym w Matrixie się zachowuje? Zamiast skierować się do piłki, to on od niej ucieka. No i jak to jest fizycznie możliwe, że piłka tutaj wpada do... Nie ma kontaktu. No i na dodatek jeszcze piłka przechodzi przez rękę Aleksandro. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Straciłem gola? Po prostu gra chciałabym go stracił. No. I nie mówcie, że ja teraz gadam głupoty, że jestem słaby, bo sami widzicie. To są dowody. Dowody, których nie możecie podważyć. Po tych meczach bez wahania pozbyłem się Havertza i postawiłem na Ben Yedera. Myślałem o kilku ikonach, jednak stwierdziłem, że spróbuję zagrać Francuzem, ponieważ kilka razy grałem przeciwko niemu i naprawdę niemiło te spotkania wspominam. Użyłem też Fekira, no i co najważniejsze, cała drużyna ma pełne zgranie. Tak ładnie to wygląda i co najważniejsze, to nawet działa. Jako że mamy już weekend, znaczy no mamy piątek, to rozpoczęła się liga weekendowa i postanowiłem rozegrać już kilka spotkań, by sprawdzić tak na poważnie zespół. No i pierwszy mecz nie był jakiś porywający, pierwsza bramka padła dopiero w drugiej połowie, zdobył ją Neymar. Nie było to nic pięknego po błędzie przeciwnika, no ale cóż, nie liczy się styl, liczy się efekt końcowy. No i Ben Yedder pokazuje, że potrafi kończyć akcję. To jest niesamowite, bo statystyki, jeśli chodzi o strzelanie, ma gorsze od Havertza, jednak strzela mi się nim znacznie lepiej. No też plus jest taki, że Francuz, tak samo jak Niemiec, ma 5 gwiazdek słabszej nogi, co ja po prostu uwielbiam. No i tutaj Ben Yedder pokazał niezłe umiejętności, dwie bramki, zwycięstwo, rage quit. No i przeszedłem do następnego meczu. Rywal nie miał jakiegoś mega składu, jednak był on złożony z głową. Choć ten Kondogbia, tak no, powiem wam tak, przestałem zwracać uwagę na składy, bo... Ja już sam nie wiem. No straciłem bramkę, Hernandez łatwo tam ominął Ferdinanda, jednak Neymar pokazał po raz kolejny, że kończyć akcję potrafi, choć nie mam zielonego pojęcia, jak to zmieścił. No ale cóż, takie życie. Niestety później Gorge Hadży otrzymał ode mnie prezent, no i mecz zakończył się wynikiem 1-2, bilans 1-1. Następne spotkanie z dosyć dziwną drużyną, bo kilka wspaniałych kart, ale z drugiej strony zwykły Lingard, Rabiot. Musiałem to wykorzystać, że jego skład jednak do najlepszych nie należał. Wiem, że przed chwilą mówię o tych składach, no ale nieważne, po prostu nieważne. Muszę coś mówić, prawda? Mbappe fajnie to przed chwilą skończył. Tutaj no niezbyt dobrze wykonany rzut rożny, jednak tutaj cyk. Szybko przechodzimy do dalszej części akcji i Fekir kończy 2-0. Kapitalne uderzenie z dystansu, niczym za dawnych dobrych lat. Chyba tak w FIFA 15 mi się nim dobrze grało. No i mam nadzieję, że skończę z nim ligę weekendową. Nie posadzę go na ławce. Kosmiczna drużyna, choć z ciekawymi nazwiskami, jak na przykład Gattuso, czy to też Nakata, jednak no niestety koleś potrafił grać. Zdobył w czwartej minucie rzut karny. No tak pecha miałem trochę, bo oczywiście ja tam faulować nikogo nie chciałem. Ibra wykorzystał jedenastkę. No zastanawiałem się, jak ten mecz będzie wyglądał, bo rywal... No ten skład był niby dobry, ale niby nie do końca. Ale miał Zlatana. Nienawidzę grać przeciwko niemu. Ta karta wyszła w grze zdecydowanie za szybko. No, myślałem, że to będzie wielki comeback, bo Clarence Seedorf niesamowicie uderzył zza pola karnego. Jednak to było złudzenie, bo rywal dalej cisnął. Choć nie kupuję, ja po prostu tego nie kupuję. To był Nakata, Nakata. Ja już poddałem się po tej bramce, no bo jeśli Nakata zdobywa takie gole, to dziękuję bardzo. Nawet nie patrząc w kierunku bramki, jak mogliście to zauważyć, a to już był dramat. Naprawdę De Gea? Naprawdę, bramkarz normalnie warty z 300-400 tysięcy, jeden z najlepszych w grze Izraela, nieważne, no mecz przegrałem, bilans 2-2. No i ostatni mecz w dzisiejszym odcinku z najdroższą drużyną. A jak ten mecz wyglądał? No wyglądał tak, że De Gea wreszcie bronił tak, jak bronić powinien, a ja atakować tak, jak atakować powinienem. Nie no, jednak rywal był słaby. Był słaby. No i to jest to, nie? Trafiam na mega drogi skład, ale rywal tak naprawdę nic ciekawego nie pokazał. Specjalnie tutaj przedstawiam wam jego akcję, bo też chciałem pokazać, że De Gea dobrze bronił, no ale jednak to nie były jakieś wybitne strzały, typowe takie dla statystyk. No, te uderzenia nie miały prawa wpadać, tak samo jak tutaj moja główka Mbappe. No próbowałem i nie wychodziło. Wpuściłem Zapatę, bo kupiłem jego wersję Headliners, bo brakowało mi jakiegoś wysokiego, fajnego zmiennika, który też ma niezłe staty. No i Zapata, proszę państwa, zdobył pierwszą bramkę w tym meczu. Oczywiście to była akcja Neymara, no ale nieważne. Następnie Mbappe, pole karne i znów Zapata, już 2-0. Jeden z najlepszych strzelców Serie A w tym sezonie, piłkarz Atalanty. Robi różnicę wchodząc na boisko i to mi się podoba. No mam nadzieję, że tam w kilku końcówkach meczów mnie będzie ratował. O, i Mbappe wykończył z główki, 3-0, wygrałem ten mecz. Tak, rywal był naprawdę słaby, bo serio, mieć taki skład i nie zdobyć ani jednej bramki. No cóż, na razie bilans to 3-2. Elity nie będzie, doskonale o tym wiem, jednak gram dla zabawy.
Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie, no i jedyne co mogę powiedzieć to do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku. Życzę Wam miłego weekendu, pozdrawiam, cześć!